Szczęść Boże, Julita Pszyczka. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na prognozę pogody. Nad zachodnią i wschodnią Europą układy niskiego ciśnienia z frontami atmosferycznymi. Nad środkową częścią kontynentu rozległy wyższy sięgający od Skandynawii po Morze Czarne i Morze Śródziemne. Chmury z deszczem dziś w zachodniej Rosji. Mokro także w Hiszpanii. Na pozostałym obszarze pogodnie. A na termometrach od 6 stopni Celsjusza w Moskwie, około 10 w Warszawie, 17 w Bukareszcie do 23 w Rzymie. I zmieniamy mapę. Na Pomorzu i na południu Polski mgły. Po ich ustąpieniu na niebie przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko na Mazurach i na Podlasiu więcej chmur, ale bez opadów. Na termometrach od 9 stopni Celsjusza w Białymstoku, około 12 w centrum do 14 na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Wiatr słaby, przeważnie z południa i zachodu. Dalszy spadek ciśnienia. Na barometrach w stolicy około 1029 hektopaskali. I na koniec więcej szczegółów. Zapraszam.